Właściwości oraz skład jagód. Oczywiście mowa tu o tych naszych rodzimych jagodach, czarnych jagodach, jakie możemy znaleźć w naszych lasach, nie tych pochodzących z drugiego końca świata. Co najważniejsze, nie tylko same owoce jagód mają świetne właściwości dla naszego zdrowia, nie tylko one zawierają te składniki prozdrowotne, ale również liście tych jagód. Zacznijmy od tego, co widać, a właściwie od tego najważniejszego, dzięki czemu możemy widzieć, czyli oczy. Wyciąg z jagód to genialny wpływ na choroby oczu. Przy zwyrodnieniach plamki żółtej, kurzej ślepocie, tam właśnie stosowane są wspomagająco wyciągi z jagód jako lepsza pomoc już chorych, czy też zapobieganie. Według niektórych badań ten wyciąg z jagód pozwala również polepszyć nasz wzrok w czasie wieczornych pór, kiedy ta ilość światła jest mniejsza. Wynika to między innymi z tego, że to działanie jagód ma świetny wpływ na naczynia krwionośne, szczególnie te włosowate, te najmniejsze. Dzięki czemu to krążenie, mikrokrążenie w naszych oczach jest o wiele lepsze. No i dzięki temu po prostu te oczy lepiej pracują. Sok, napar z owoców działa wspomagająco przy problemach jelitowych, przy biegunkach, bólach, zwalcza pasożyty w układzie pokarmowym. Więc w przypadku takich dolegliwości z naszym żołądkiem, czy też w czasie zapobiegania im, można właśnie stosować sok, napar z owoców, jagód. Wspomniane już to działanie wzmacniające naczynia włosowate pomaga również w walce z cholesterolem. Gdy te naczynia włosowate są skuteczne, działają tak jak trzeba, cholesterol ma o wiele ciężej przez nie przenikać i to przyswajanie tego cholesterolu jest po prostu ograniczone. Do tego świetnie wpływa na poziom cukru we krwi. W wyniku działania glukochinonu, dzięki temu ten poziom krwi w naszym ciele jest o wiele lepiej regulowany. Wpływają też na naszą skórę, nawilżają, wygładzają, zapobiegają powstawaniu stanów zapalnych skóry. Dlatego jagody po zmieleniu, po zrobieniu z nich takiej papki mogą być stosowane oczywiście jako okłady. Pektyny, kwasy organiczne wspomagają też pracę układu krwionośnego oraz naszego serca. Rozszerzają naczynia wieńcowate. Dla pracujących z pyłami, kominiarzy, młynarzy, piekarzy, jagody są bardzo ważne, ponieważ mają działanie przeciw pylicy. Tacy ludzie powinni spożywać te jagody. Wówczas ta pylica u nich będzie o wiele mniej prawdopodobna. Antocyjany plus przeciwutleniacze mają niejako działanie antynowotworowe. Oczywiście, jak zawsze mówię, jest to działanie bardzo niewielkie, ale stwierdzono, że w pewnym stopniu to działanie występuje i można te jagody stawiać koło innych produktów, które oczywiście mają to działanie i mogą pomagać. Więc nie tylko te jagody Akai, Goji, Goi, te z drugiego końca świata mają takie pozytywne działanie. Również te nasze, znajdujące się w naszych lasach, mają bardzo dobre działanie. Oczywiście jagody suszone, gotowe, preparaty zawierające jakieś wyciągi z jagód są ogólnie dostępne, więc bardzo polecane jest włączyć je do swojej diety, do swojego ochrony, do zapobiegania niektórym chorobom. Więc jeśli mamy tylko szansę i możliwość, jak najbardziej powinniśmy to zrobić. Nie opierać się tylko na tych zagranicznych, tych dalekich, bardziej reklamowanych produktach, ale również na tym, co daje nam natura na naszym regionie. I możemy się przekonać, że nie jest to gorszy wybór od innych rzeczy. Dziękuję za uwagę. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj, poleć, opublikuj. Dziękuję za uwagę.